Nowe płyty z Ameryki docierały po pewnym czasie do Wielkiej Brytanii. W marcu 1967 młody disc jockey założył piracką stację radiową Radio London, nadającą audycję Perfumed Garden. Uwielbiam płytę Jeffersona Airplane. Najchętniej zainstalowałbym ją sobie w mózgu lub powiesił na szyi. Na South Milton Street był sklep, który sprowadzał płyty ze Stanów. Przychodziłem tam codziennie, zupełnie jak dzisiejsze dzieciaki, do sklepów z muzyką dance. Kupowałem wszystko, co sprowadzili, i wracałem na statek. So don't forget to make yourself a perfume garden badge if you haven't already done so. So we can identify one another, you see, at functions and festivals. Jefferson Airplane stali się bardzo popularni. Moi słuchacze natychmiast ich kupili. Codziennie rano przynoszono mi worki listów. Coś niesamowitego. Pokazałem Brytyjczykom, co się dzieje za oceanem. Wydawali się zachwyceni. Obviously enormously pleased with that. W Londynie zaczęła się rozwijać scena psychodeliczna. Jej czołowe zespoły szybko wypracowały własne brzmienie. Najdziwniejsze odgłosy dobiegały ze starego kościoła przy Ladbroke Grove. Chcieliśmy eksperymentować. Szukaliśmy środka wyrazu, który nie wymagałby ćwiczenia przez 10 lat na gitarze. W tamtych czasach wszyscy basiści wyglądali tak samo. Byli ubrani w garnitury i mieli identyczne gitary. Trzymali je w ten sposób. I chociaż nie grali skomplikowanych rzeczy, zupełnie mnie to nie interesowało. Wolałem swojego Rickenbackera. Grałem na nim kostką, waląc w struny ile sił w rękach. Zorientowałem się, że kiedy dotykam struną do przetwornika, gitara wydaje zabawny odgłos. Brytyjska scena psychodeliczna była niesamowita. Czuliśmy się zupełnie wolni. Naszą ekspresję ukształtowały silne doznania psychodeliczne. Wydawało nam się, że jesteśmy sami. Grateful Dead także dużo improwizowali, ale robili to w konwencjonalny sposób, używając tradycyjnych sekwencji akordów. My tymczasem nie chcieliśmy nic wiedzieć o harmonii. Graliśmy jeden akord aż do znudzenia, po czym nagle wracaliśmy do głównego tematu. Pink Floyd szybko podpisali kontrakt z EMI. Pierwszy singiel zespołu z piosenką napisaną przez Syda Barretta był typowym przykładem brytyjskiego rocka psychodelicznego. Arnold Lane i C. Emily Play osiągnęły niewielki sukces. Nie graliśmy tych piosenek na koncertach, bo były zamkniętymi, trzyminutowymi formami. Publiczność dawała wyraz swoje dezaprobacie, oblewając nas piwem.